Emisję Monitora Pol Vision sponsoruje kancelaria prawna mecenasa Krzysztofa Grobelskiego. Jeżeli mają Państwo problem z egzaminem na obywatelstwo, to być może kwalifikują się Państwo, aby być zwolnieni z tego egzaminu ze względów medycznych. Nazywam się Krzysztof Grobelski, jestem adwokatem imigracyjnym i zapraszam do swojego biura. Sponsorem monitora jest Szpital Advocate Lutheran General. Advocate Lutheran General Hospital w Park Ridge. Szpital przyjazny polskim pacjentom. Tu znajdziesz najlepszą opiekę lekarzy, specjalistów i personelu medycznego w języku polskim. Advocate Lutheran General Hospital. Inspirujemy medycynę, zmieniając życie na lepsze. Izabela Grzebieta Ocean, witam i zapraszam na Monitor Pol Vision. Niezrównoważony psychicznie mężczyzna dźgnął nożem izraelskiego studenta w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Żydowskiej na nowojorskim Brooklynie. Do zdarzenia doszło rano. Sprawca został zastrzelony przez policjanta po tym, jak rzucił się na niego z nożem. 49-letni Calvin Peters, widziany na amatorskim filmie wideo, wdarł się do siedziby organizacji Shabbat Lubavitz w miejscowości Crown Heights około 1:40 w nocy, wymachując nożem. Po tym, jak informuje policja, zaatakował Levi Rosenblata, który uczył się w środku budynku. Rzecznik organizacji, rabbi Motti Seligson, tak relacjonuje zdarzenie. Choć jesteśmy bardzo zasmuceni przebiegiem wydarzeń, dziękujemy policji za tak szybką reakcję. Jak informują władze, Rosenblatt został dźgnięty nożem w świątyni. Obecnie znajduje się w szpitalu, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Oto pozostałe informacje dnia. Tortury stosowane przez CIA były metodami wykraczającymi poza prawo i były dużo bardziej brutalne niż sądzono. Agencja okłamywała prezydenta George'a W. Busha, a jej działania nie przyniosły efektów. Wynika z miażdżącego dla CIA raportu amerykańskiego Senatu. Z raportu wynika, że CIA okłamywało Kongres i Biały Dom. Raport przedstawiła we wtorek demokratyczna senator Dianne Feinstein. Śledczy z Senatu oskarżyli CIA, że torturowanie więźniów z Al-Kaidy wykraczało daleko poza granice prawa. Stwierdzono także, że brutalne przesłuchania CIA były nieskuteczne. Program przesłuchań Centralnej Agencji Wywiadowczej był o wiele bardziej brutalny niż agencja kiedykolwiek powiadomiła polityków bądź opinię publiczną. Z taką opinią nie zgadza się Charles Allen, były wicedyrektor CIA za administracji George'a W. Busha. CIA officers do not lie to the Congress. We do not mislead the Congress. Funkcjonariusze CIA nie okłamywali kongresu, nie zwodziliśmy też jego członków. Jedną z rzeczy, którą ówczesny dyrektor George Tenet podkreślał, gdy administracja poprosiła nas o przesłuchanie jednego z ważnych świadków, było upewnienie się, że każdy z uczestniczących zna granice postępowania, które nakreślone były przy uwzględnieniu opinii prokuratora generalnego, Departamentu Sprawiedliwości, Białego Domu oraz Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W raporcie jest między innymi zarzut, że zagraniczny ośrodek zatrzymań CIA, w którym więzień zamarzł na śmierć, przykuty łańcuchem do betonowej podłogi, był obsadzony przez słabo wyszkolonych funkcjonariuszy. Z raportu wynika, że CIA niesłusznie przetrzymywała w swych tajnych ośrodkach co najmniej 26 osób. Jak dodano, informacje pozyskane od zatrzymanych przez CIA nie odegrały kluczowej roli w zlokalizowaniu szefa Al-Kaidy Osamy Bin Ladena. Tak jak twierdziła CIA, dziś były wicedyrektor broni taktyk stosowanych przez amerykański wywiad. Stosowane taktyki pozwoliły nam na skuteczniejsze zbieranie i analizę możliwości i intencji bardzo niebezpiecznych organizacji, których taktyk i procedur nie udałoby nam się poznać, gdyby nie nasze przesłuchania.
W raporcie wskazano również, że CIA nigdy w pełni nie poinformowała ówczesnego prezydenta o swych technikach przesłuchań, choć George W. Bush twierdził, że był poinformowany. Zaraz po opublikowaniu raportu oświadczenie wydał prezydent Barack Obama. Podkreślił, że metody stosowane przez CIA były przeciwieństwem amerykańskich wartości, a także wyrządziły znaczne szkody dla interesów Stanów Zjednoczonych za granicą, zamiast zwalczać terroryzm. Będę nadal używał swojego autorytetu prezydenta, aby upewnić się, że nigdy nie będziemy uciekać się ponownie do takich metod, napisał Obama. W oświadczeniu podkreśla także, że raport opisuje metody przesłuchań stosowane w tajnych ośrodkach poza Stanami Zjednoczonymi. Raport w sprawie tortur CIA był przedmiotem wczorajszej rozmowy telefonicznej Baracka Obamy z Ewą Kopacz. Prezydent zadzwonił do polskiej premier wczoraj wieczorem. Do rozmowy doszło właśnie z inicjatywy Baracka Obamy na kilkanaście godzin przed opublikowaniem streszczenia raportu amerykańskiego Senatu. Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, prezydent Obama poinformował Ewę Kopacz o planowanej na dziś publikacji raportu w sprawie więzień CIA. Obie strony wyraziły nadzieję, że publikacja tego raportu nie wpłynie negatywnie na relacje Polska-Stany Zjednoczone, głosi komunikat. Przed publikacją raportu ustępujący szef Pentagonu Chuck Hagel polecił wysokim dowódcom postawienie amerykańskich wojsk na całym świecie w stan podwyższonej gotowości. Administracja obawia się reakcji na Bliskim Wschodzie. Były wicedyrektor CIA jest zdania, że upublicznienie raportu może zagrozić bezpieczeństwu wielu osób i organizacji na całym świecie. Tak, upublicznienie tego raportu to zagrożenie dla bezpieczeństwa Amerykanów oraz obywateli krajów, których ambasady nie mają nic wspólnego z CIA albo ze ściganiem Al-Kaidy. Ten raport wpłynąć może na amerykańskie interesy na całym świecie. Nasi obywatele muszą być chronieni, podobnie jak ich tożsamość. Nie chciałbym, aby w wyniku publikacji tego raportu polała się krew. Niestety, myślę, że tak będzie. Biały Dom poinformował już wczoraj, że amerykańskie ambasady i konsulaty wprowadzą większe środki bezpieczeństwa w związku z publikacją raportu o torturach w więzieniach CIA. Prezydent Barack Obama potępił zamordowanie dziennikarza Luka Somersa. Amerykanin przetrzymywany w Jemenie przez Al-Kaidę został zabity podczas operacji jego odbicia. Wraz z nim zginął drugi zakładnik, nauczyciel z RPA pracujący dla organizacji humanitarnej. Stany Zjednoczone z całą mocą potępiają barbarzyńskie zamordowanie Luka Somersa przez terrorystów z Al-Kaidy. Czytamy w oświadczeniu prezydenta, który złożył kondolencje rodzinie i najbliższym zamordowanego. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wypadku lotniczego na przedmieściach Waszyngtonu. Maszyna z 3 osobami na pokładzie uderzyła w dom w Gaithersburgu w stanie Maryland. Były w nim 3 osoby, matka i 2 mali chłopcy. Wszyscy zginęli. Krajowa Rada do Spraw Bezpieczeństwa Transportu wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy. Jak powiedział przedstawiciel NTSB Robert Samwald, śledczy agencji będą na miejscu wypadku od 3 do 5 czy 7 dni, w zależności od tego, jak dużo czasu potrzebować będą na czynności dochodzeniowe. Dwusilnikowy Embraer EMB-500 lecący z Karoliny Północnej miał wylądować na pobliskim lotnisku. Pilotowi jednak to się nie udało. Według świadków walczył on o utrzymanie kontroli nad maszyną. Kadłub samolotu uderzył w dach jednego z budynków, a następnie wbił się w kolejny. Oderwane skrzydło ze zbiornikiem paliwa uderzyło w 3 z budynków mieszkalnych i spowodowało pożar, w którym zginęła matka z dziećmi. Zginęły także 3 osoby będące na pokładzie samolotu. Kolejna, 3 z rzędu noc protestów przeciwko rasizmowi i brutalności policji w Berkeley w Kalifornii. Tej nocy aresztowano 9 osób, wśród nich 1 osobę niepełnoletnią. Protestujący zablokowali ruch na międzystanowej autostradzie numer 80. Siadali także na torach, blokując ruch pociągu Amtrak. Policja szacuje, że w protestach tej nocy udział wzięło około 1500 osób. Tej nocy nikt nie został ranny. Nie doszło także do zniszczenia mienia, podsumowuje policja z kalifornijskiego Berkeley. Na zakończenie tej części monitora Antarktyka i podróż traktorem na południowy biegun. Podróżniczka i celebrytka Manon Osward w niekonwencjonalny sposób dotarła dziś do celu podróży. Wyprawa Antarktyka 2014, której przewodzi Manon Osward,
jest na półmetku misji, w której traktorem Messi Ferguson MF5610 Holenderka próbuje przejechać od krańca Antarktyki do bieguna południowego. Cała podróż zajęła 16 dni, podczas których traktor pokonał 1500 mil po największym na świecie fragmencie pokrywy lodowej od rosyjskiej stacji badawczej Nowo na biegun południowy. Jak podkreślała podróżniczka, jazda ogromnym traktorem z prędkością 6 mil na godzinę po lodzie porównywalna mogła być do rodeo. Swoją podróż podróżniczka rozpoczęła w 2005 roku, przejeżdżając czerwonym traktorem ze swojej rodzimej wioski w Holandii do południowoafrykańskiego Cape Town, co zajęło 4 lata. Teraz podróżniczka rusza w drogę powrotną do bazy Ukraińców Antarktyki. Droga zająć ma mniej czasu, bo traktor jechał będzie po zamarzniętych śladach własnych kół, wyżłobionych w drodze na biegun. Uzwort ma nadzieję zdążyć do domu przed świętami Bożego Narodzenia. Mórz i oceanów pływają ich miliardy. Chociaż wszystkie wyglądają tak samo, to jednak różnią się pod względem jakości i smaku. Kupując śledzie Lowell Foods, masz pewność, że na Twój stół trafią właśnie te najlepsze i najsmaczniejsze. Lowell Foods. Sprawiliśmy, że śledź stał się najbardziej wykwintną przekąską. Lowell Foods. Zdrowa i smaczna żywność z Polski. Pomyśl o swojej przyszłości. Zjednoczenie Polskie Rzymskokatolickie służy Polonii od ponad 140 lat. Oferuje konkurencyjne plany ubezpieczeń na życie dla całej rodziny. Nie ryzykuj. Zabezpiecz siebie i rodzinę ubezpieczeniem na życie. Życie z bólem jest przeszłością. Twoje stopy i stawy zasługują na większą uwagę. Klinika Dr. Bettman i współpracownicy 773-745-9192. Specjaliści od stóp i kości. Najlepsi specjaliści i najnowsze technologie. Pojedyncze pokoje dla wygody pacjenta. Klinika doktora Bettmana. Zawsze przy Twoich stopach. 773-745-9192. Dr. Bettman i Associates. Twoje stopy są bezpieczne w naszym... Uwaga! Jeśli planujesz w tym roku wysłać do Polski swój samochód lub mienie przesiedleńcze, to Polamer ma dla Ciebie najlepszą ofertę. Wysyłka samochodów osobowych typu sedan kosztuje nadal tylko $1490. Wysyłka samochodów SUV i minivan jedynie $1790. Dodatkowo oferujemy możliwość darmowego przechowywania samochodów oraz mienia do 3 miesięcy w naszym magazynie w Des Plaines. Nie szukaj pozornych oszczędności w innych firmach. Oferujemy najniższe i przejrzyste ceny, bez ukrytych opłat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. 6858222. Wyślij mu pieniądze przez US Money Express. Nie, podam przez Kazika. W Warszawie jestem do czwaru, potem Poznań, Płock, nie przejdzie do Szczecina. Ale tato mieszka w Tarnowie. O, ma dobre połączenie. Można o wiele prościej. Przez US Money Express gotówka dostarczana jest do domu odbiorcy w ciągu 3 dni. Nie zdążyłeś obejrzeć najnowszych wiadomości monitora Polvision w telewizji? Nie martw się! Każdy monitor Polvision jest dostępny na stronie polvision.com. Obejrzyj w internecie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Bądź na bieżąco z tym, co się dzieje w Twoim mieście, w Twoim stanie, w Twoim kraju i na całym świecie. Monitor Polvision. Polvision.com. Aż 17 milionów dolarów gotówką zapłacił chicagowski przedsiębiorca Sanjay Shah za penthouse na szczycie Trump Tower. To najwyższa cena, za jaką sprzedano mieszkanie w Chicago.
Apartament mieszczący się na 89 piętrze ma powierzchnię ponad 14 tysięcy stóp kwadratowych, wysokość 16 stóp, 5 sypialni, 5 kominków, siłownię i panoramiczny widok na chicagowskie downtown. 46-letni nabywca, założyciel firmy Vistex, już zapowiedział, że zamierza wydać kolejne 15 milionów na przebudowę apartamentu i urządzenie wnętrza. Negocjacje dotyczące ostatecznej ceny mieszkania zajęły 2 lata. Penthouse był wystawiony na sprzedaż za 32 miliony. Troje pedagogów z Illinois znalazło się w gronie finalistów plebiscytu na najlepszego nauczyciela na świecie. Konkurs organizuje Varkey James Foundation, organizacja non-profit działająca na rzecz poprawy standardów edukacyjnych na świecie. A zwycięzca plebiscytu otrzymuje oprócz zaszczytnego tytułu $1 000 000. W tym roku wśród finalistów znalazło się aż 16 nauczycieli ze Stanów Zjednoczonych, w tym troje z naszego stanu. Są nimi Mark Wądraczek ze szkoły średniej w Evanston, Paul Solarz, nauczyciel ze szkoły podstawowej Westgate w Arlington Heights oraz Jacqueline Łopuszoński, która pracuje w Lincoln Elementary School w Wheaton. Zwycięzcę plebiscytu poznamy już w marcu. Gubernator elekt Bruce Rauner wraz z 6 innymi nowo wybranymi gubernatorami został przyjęty w piątek przez prezydenta Baracka Obamę w Białym Domu. Podczas spotkania zostały poruszone sprawy związane ze współpracą rządu federalnego z władzami stanowymi, z gubernatorami elektami Illinois, Alaski, Maryland, Massachusetts, Pensylwanii i Teksasu. Spotkał się także wiceprezydent Joe Biden oraz sekretarze kilku departamentów. Bruce Rauner, który 12 stycznia zostanie zaprzysiężony na gubernatora, powiedział, że Biały Dom odwiedzał wiele razy, ale był w rezydencji prezydenta pierwszy raz od 2009 roku, czyli odkąd wprowadził się tam Barack Obama. Na zakończenie tej części monitora przenosimy się do aneksu Centrum Kopernikowskiego, gdzie w ubiegły piątek opłatkiem dzieliła się nasza radiowo-telewizyjna rodzina. Pracownicy z rodzinami, sponsorzy, reklamodawcy i sympatycy Polskiego Radia 1030 oraz Telewizji Polvision spotkali się w piątek 5 grudnia w aneksie Centrum Kopernikowskiego, by złożyć sobie świąteczne życzenia. Wśród uczestników prezes Polnet Communications oraz Telewizji Polvision Walter Kotaba. Was it 25, 30 years ago we started? I don't remember anyway. It seems like sometimes it's been 3 or 4 years. But then again, sometimes I think I'm like 35 or 40 years older than most. Well, I guess time flies when you're having fun. Anyway, it's a good thing that Paul Vision and Radio 1030 are doing fine. And this is thanks to the wonderful sponsors that are supporting us. Thank you very much for that. It's also worth to note that it's thanks to our sponsors that we're able to run some wonderful charity programs. So our sponsors have a direct and indirect input in helping with these charity programs, and I'd like to thank you for them. Thank them for that. And so big hand to our sponsors for helping with the charity programs. I would also like to thank staff of Polovich and Radio 1030, journalists, technicians, and everybody that works for Polvision and 1030. I would also like to wish everybody happy holiday season, Merry Christmas, and wealthy, healthy, prosperous New Year 2015. Świąteczny wieczór Polskiego Radia i Polvision poprowadzili w tym roku znani z popołudniówki Polskiego Radia Małgorzata Ptaszyńska i Jacek Niemczyk. Atrakcją muzyczną spotkania była nastoletnia sensacja Polonii, na co dzień występująca w składzie formacji Profusion, Karolina Baran. Tiny ties
Dzięki King Spa & Sauna ciepło emanujące z rozmaitych źródeł odświeży i zregeneruje oraz sprawi, że natychmiast poczujesz się młodziej. Oczyść swoje ciało i skórę dzięki naszej najsłynniejszej na świecie gorącej saunie. Peelingi oczyszczające oraz pełna gama masaży pleców, stóp i ramion. Wyśmienite azjatyckie jedzenie oraz kino dla dzieci i dorosłych. King Spa & Sauna 809 Civic Center Drive Niles. Jesteśmy czynni całą dobę. Odwiedzaj nas, zbieraj punkty na kartę członkowską i zamieniaj je na nagrody. Na rynku pojawiło się wiele podrób, które wyglądem i smakiem próbują upodobnić się do prawdziwych delicji. Tylko te prawdziwe mają na opakowaniu i biszkopcie. Rozwijaj się indywidualnie. Nieograniczone rozmowy po Stanach i 1250 minut do Polski na numery stacjonarne i komórkowe to możliwe dzięki specjalnym ofertom w Telekom. Już od $29 miesięcznie, bez kontraktu, bez zmiany numeru telefonu i super szybkim internetem mobilnym. Ogromny wybór telefonów, profesjonalny serwis i dwie dogodne lokalizacje. Dzięki Ultramobil będziesz zawsze szybko, łatwo i wygodnie w kontakcie ze znajomymi i rodziną. Odwiedź nas przy Milwaukee Avenue naprzeciwko Polameru lub na Dywersji przy Harlem Avenue obok biura Polamer w Chicago. Witajcie! Oto specjalna wiadomość z Polameru odnośnie wysyłki paczek lotniczych. Jeszcze zdążysz wysłać paczkę na święta. Przyjmujemy paczki lotnicze do 11 grudnia. Tylko $2.39 za funt. Z dostawą na święta Bożego Narodzenia. Pamiętaj, 11 grudnia to już ostateczny termin wysyłki paczek lotniczych. Polamer 773-685-8222. Oglądacie Państwo Monitor Polvision, oto pozostałe informacje dnia. Southside Review, taki tytuł będzie nosił film opowiadający o miłości pary prezydenckiej. W postać młodej Michelle wcieli się Tika Sumpter. Jak dotąd nie wiadomo jeszcze, kto zagra Baracka Obamę. Rozpoczęcie zdjęć do filmu zaplanowano na lipiec przyszłego roku. Chicago jest jednym z najważniejszych miast w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o produkcje telewizyjne i filmowe. To właśnie Chicago po Los Angeles i Nowym Jorku najczęściej wybierane jest przez filmowców. Teraz po takich hitach jak Batman czy Chicago Fire powstaje kolejny serial telewizyjny. I started selling drugs when I was 9 years old. I did it to feed myself. But it was music that played through my mind that kept me alive when I thought I was gonna get shot. Empire to nowy serial sieci Fox, który na ekranach Ameryki zadebiutuje w środę 7 stycznia 2015 roku i kolejnym realizowanym w największych studiach telewizyjnych poza Hollywood, CineSpace. To projekt zrealizowany przy współpracy prywatnych inwestorów miasta Chicago i stanu Illinois, którego gubernator Patrick Quinn odwiedza plan filmowy Empire. W CineSpace, którego pomysłodawca Nick Markopoulos zmarł w ubiegłym roku, kończone są prace nad pierwszym sezonem Empire. Nick came to me and to our state and said that he could build a studio, CineSpace,
Nick przyszedł do władz Stanów z propozycją zamiany starej stalowni w nowoczesne studia filmowo-telewizyjne i zgodziliśmy się wspomóc finansowo projekt. Stan Illinois zainwestował tu $5 milionów i chociaż Nicka nie ma już pośród nas, to CineSpace jest obecnie najbardziej popularnym studiem telewizyjno-filmowym poza Hollywood, kreując tysiące miejsc pracy w Illinois. Do tej pory w naszym stanie producenci filmowi i telewizyjni zostawili $1,200 milionów. Tworząc tak wielkie i uznane produkcje filmowe jak Divergent czy Transformers oraz telewizyjne Chicago Fire, PD czy teraz Empire. Seriale telewizyjne cenimy najbardziej, ponieważ one powracają do nas co roku, a z nimi miejsca pracy. Empire opowiada historię lokalnego króla hip-hopu, który dowiadując się o śmiertelnej chorobie, stara się wychować następcę tronu w wytwórni. Urodzony w Chicago Howard cieszy się, mogąc swoim nazwiskiem firmować produkcję w mieście i choć realizowana ona jest w studiu, z pewnością przysporzy miastu i stanowi popularności. They're so encouraged to expand out, but it's the communities that need to maintain their family and the familial. Dobrze jest pracować w Chicago i przychodzić ze swoją pracą do mieszkań, którzy często zapracowani muszą pozostawać w swych lokalnych społecznościach. Będąc gościem w Chicago, staramy się wychodzić jak możemy do ludzi. U boku Teresa Howarda w roli Lucius Lyon, grająca jego żonę recydywistkę Tara G. Henson, znana z takich seriali jak ER czy Person of Interest, nominowana do Oscara za rolę w Curious Case of Benjamin Button, artystka mówi, że promocją przemysłu telewizyjnego w Chicago władze stanu i miasta robią ogromnie wiele dla jego mieszkańców. Bardzo podoba mi się wasze miasto i idea pomocy, jaką władze okazują, tworząc miejsca pracy dla artystów. Ja również miałam w swojej karierze burmistrza, który trzymał mnie z dala od kłopotów, dlatego dziękuję gubernatorowi i władzom tego stanu za to, że dajecie waszym mieszkańcom szansę na godziwą pracę i wyżywienie rodziny. Ja ze swojej strony zapewniam, że na Michigan Avenue również będę aktywnie wspierała waszą lokalną gospodarkę zakupami, a ponadto uwielbiam waszą kuchnię. Me alone save the economy. Thank you. Jak informują producenci serialu, na produkcję 12 odcinków Fox wydał w Illinois w tym roku $25 milionów, zatrudniając setki pracowników zatrudnionych u 75 rekomendowanych przez stan Illinois podwykonawców. Premiera Empire w telewizji Fox w środę 7 stycznia o 8 wieczorem czasu środkowoamerykańskiego. I started selling drugs when I was 9 years old. I did it to feed myself. Już po krótkiej przerwie w studio Monitora o zdrowiu psychicznym rozmawiać będziemy z Małgorzatą Cieślak. Zostańcie z nami. Sponsorem programu jest Bank PNC. Zyskaj więcej tylko z Cashflow Insight, obsługiwanym przez PNC CFO, unikalnym zestawem narzędzi internetowych. Zyskaj na efektywności i zyskaj wgląd w przepływ gotówki firmy. Zyskaj więcej informacji o tym, kiedy klienci widzą i płacą faktury i jak to wpływa na Twój obecny i przyszły przepływ gotówki. Zyskaj więcej czasu, synchronizując z oprogramowaniem księgowości, a potem idź do domu i lepiej się wyśpi. Zyskaj więcej z Cashflow Insight. Tylko w banku PNC. Czy ty również borykasz się z tym problemem? Wystarczy tylko jeden dzień i zapomnisz o codziennym kłopocie. Zabiegi wstawiania implantów w klinice dr Jolanty Zakrzewskiej. Szybko, komfortowo i pewnie. Obamacare Hotline. Ubezpiecz z nami to, co najważniejsze. Zdrowie, życie, przyszłość. 844-944-PLAN. Zaufanie, doświadczenie, bezpieczeństwo. 844-944-7526.
Święty majestat pomnika Chrystusa nad Rio de Janeiro, sanktuarium Matki Natury nad amazońska dżungla, potęga największych na świecie wodospadów Iguasu, złote plaże nad tysięcznomilowym wybrzeżem, piękno, egzotyka, kolory i gościnność. To Brazylia. Czeka na Ciebie już teraz. Ceny od $1849. Biuro podróży Polamer 773-595-1535 lub 773-685-8222. To wycieczki w czasy, rejsy i przeloty na cały świat. Z Wami już od ponad 40 lat. Gdzie Mikołaj nie może, tam US Money Express pośle. US Money Express dostarczy złotówki do każdego domu w Polsce w ciągu 3 dni. Najlepszy kurs wymiany. Szybko, tanio, pewnie. Zapytaj o najbliższy punkt US Money Express. 1-888-273-0828. Nie zdążyłeś obejrzeć najnowszych wiadomości monitora Polvision w telewizji? Nie martw się! Każdy monitor Polvision jest dostępny na stronie polvision.com. Obejrzyj w internecie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Bądź na bieżąco z tym, co się dzieje w Twoim mieście, w Twoim stanie, w Twoim kraju i na całym świecie. Monitor Polvision. Polvision.com. Oglądają Państwo monitor telewizji Polvision. Serdecznie witamy po przerwie. W najbliższy czwartek, 11 grudnia w szpitalu Advocat Lutheran General niezwykle ważny wykład. Wykład poświęcony zdrowiu psychicznemu. Dziś moim i Państwa gościem Małgorzata Cieślak, szpital Advocat Lutheran General. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Temat niezwykle ważny o tyle, że to właśnie sezon świąteczny jest, jak mówią specjaliści, najbardziej stresogennym czasem w roku. Stąd też ten wykład poświęcony zdrowiu psychicznemu w Waszym szpitalu w najbliższy czwartek. Tak, a podczas poprzednich wykładów, kiedy ja zbieram informacje, o czym ludzie chcieliby usłyszeć, a ten temat przewijał się bardzo często. I ja tak pomyślałam, że właśnie teraz w grudniu, przed świętami właśnie, jest to bardzo ważny temat. Temat niezwykle trudny, chociaż wszyscy o nim po cichu mówimy, myślimy czasami, ale bardzo trudny, żeby tak publicznie o tym mówić. A bardzo dużo osób, które nawet może są zdiagnozowane, czasami osoby, które same podejrzewają, że coś się z nimi niedobrego dzieje właśnie, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, boją się iść do lekarza, boją się o tym mówić, boją się mówić o tym najbliższym swoim albo swoim znajomym, ponieważ no niestety jest to choroba, która odrzuca ludzi z naszego środowiska. Nie wiemy, jak o tym rozmawiać, a jest dużo łatwiej iść do kogoś, kto przeszedł właśnie operację wyrostka robaczkowego, czy nawet miał zawał serca. To możemy iść, pocieszyć, pomóc w jakiś sposób. Boimy się ludzi, którzy mają etykietkę, że mają problemy psychiczne. Skąd to się jest? Wydaje mi się, że to jest długa historia, bo z tym przyjechaliśmy pewnie z Polski, gdzie choroby psychiczne były totalnie ignorowane i w wielu przypadkach rodzina nawet nie chciała przyznać, czy osoba właśnie chora nie chciała przyznać co do tego. I to samo jest tutaj. I depresja, szczególnie depresja, która dotyka ludzi właśnie w okresie takich różnych przeżyć osobistych. Święta, które tu spędzamy, często samotne, często nie takie, jakie chcielibyśmy, nie takie, jakie pamiętamy z dzieciństwa, powodują właśnie, że popadamy w depresję. Oprócz tego są oczywiście różnego rodzaju inne jeszcze sytuacje, czy to jest choroba własna, czy kogoś z rodziny, czy śmierć kogoś bliskiego, rozstanie, ale są też takie choroba depresyjna, szczególnie jest diagnozowana czasami w bardzo takich niby miłych sytuacjach, kiedy kobieta jest w ciąży, kiedy rodzi dziecko i wpada niestety w depresję poporodową. I ten wykład będzie miał za zadanie odpowiedzieć na wiele pytań. Nie będzie to bardzo dociekliwy wykład, to nie będzie możliwość, żeby kogoś zdiagnozować, ale będzie to wykład, który powie nam o wszystkich typach chorób psychicznych, a tak generalnie, ale żebyśmy przynajmniej wiedzieli, jakie są objawy, skąd się to bierze, co możemy zrobić, jak szukać pomocy i gdzie szukać pomocy. Bo oczywiście farmakologicznie można sobie pomagać też przy pomocy lekarza, nie sam, nie na własną rękę, że ciocia Zosia brała jakieś tabletki i ja też je wezmę, bo się źle czuję. Ale ważna też jest właśnie terapia taka dodatkowa, czyli spotkania z psychologiem, czy grupy wsparcia,
czy nawet jako osoby niedotknięte chorobą, ale mające może kogoś znajomego albo kogoś bliskiego z tą chorobą, możemy pomóc? Co, o czym należy rozmawiać? Co można by powiedzieć? Jak tą osobę poprowadzić, żeby poszła na leczenie? To zdrowie psychiczne szczególnie ważne jest w warunkach szpitalnych, ponieważ od niego często zależy zdrowie ogólne, wyzdrowienie pacjenta. Absolutnie. To zawsze się łączy jedno z drugim. I jeśli będąc chorym, zdiagnozowanym z jakąś inną chorobą i jesteśmy w szpitalu, bardzo często depresja jest także efektem tego, ponieważ widzimy taki czarną perspektywę przed sobą bardzo często, a to pozytywne myślenie, myślenie dobrze, a wiara w to, że może być lepiej, wiara w lekarzy, którzy nam pomagają, dużo, dużo nam pomaga. I ja jestem też taką osobą, która chodzi, odwiedza pacjentów, a jeśli mają takie życzenie oczywiście, i rozmawiam z pacjentami, rozmawiam z rodziną. Czasami 15-minutowa rozmowa bardzo dużo daje, bo podnosi trochę, jak to się mówi, tak zwyczajnie, że podnosi człowieka na duchu. A jeszcze to rozmowa po polsku tym bardziej pomaga wielu ludziom. Pani jako cancer survivor chyba najlepiej o tym wie, prawda? Jak tak, ważna jest tak. Wiara w to, że będzie dobrze i że ktoś nam pomoże i że będziemy żyć, jest niesamowita. I myślenie właśnie pozytywne. Bardzo łatwo jest wpaść w ten kanał i myśleć negatywnie i widzieć już tylko czarny koniec, ale warto porozmawiać z ludźmi, którzy przeszli jakieś choroby, warto porozmawiać z osobami, które miały podobne diagnozy i podzielić się swoimi wątpliwościami, swoimi myślami, usłyszeć coś innego od takiej osoby. I zawsze to mówię i często łączę pacjentki ze sobą, szczególnie właśnie pacjentki, które są zdiagnozowane z rakiem piersi, żeby ze sobą porozmawiały, żeby podzieliły się swoimi doświadczeniami. I to podtrzymuje na duchu i to stwarza taką inną atmosferę. Nie jestem sama, jest ktoś jeszcze, ktoś przeżył, ktoś żyje już ileś lat, więc ja też mam szansę. No właśnie, jak ważne jest to peer mentoring, tak? Że grupa wsparcia osób podzielających pewnego rodzaju wątpliwości. Bardzo ważna, bo naprawdę czujemy się bardzo samotnie. Czasami czujemy się, że nikt, chociaż mówi się o tym, tyle osób ciągle się gdzieś słyszy, ale jak to nas dotyka, to nagle czujemy się same, czy sami, ze swoją diagnozą. Jest taki moment, że tak jakby nasze życie się zatrzymuje na moment, bo musimy się zorganizować, jeśli chodzi o terapię, jakąś treatment, operację, rekonwalescencję i tak dalej. A cały świat sobie toczy się dookoła normalnie. Ludzie chodzą do pracy, mają swoje problemy, czasem nas odwiedzą, czasem nie, zadzwonią albo nie. I przychodzi taki moment, że jest się samemu z tą chorobą. I poszukanie osoby, dotarcie do osoby, która przeszła coś takiego, coś podobnego może, bardzo dużo daje. Rozmowy z taką osobą i to wsparcie takie, że będzie dobrze, że musi być dobrze, że musimy w to wierzyć. A nawet ja znam przypadki osób, które niestety przegrały walkę z rakiem piersi, ale do końca były bardzo optymistyczne i do końca wierzyły, że coś może się zdarzyć. I to też od nas zależy, jak tą chorobę przeżyjemy i jak nastawimy się do niej. Pozytywne nastawienie bardzo dużo daje. Kolejną z grup, które mogą skorzystać z czwartkowego spotkania, są osoby dotknięte depresją, a mówi się, że imigranci w szczególności w Stanach Zjednoczonych są właśnie narażeni na tego typu schorzenie i to w każdym wieku i to punkcie. Absolutnie jest prawda i warto skorzystać z tego wykładu po to, żeby po prostu posłuchać, dowiedzieć się i może wtedy sami stwierdzimy, że jest to coś, z czym my walczymy i walczymy sami, a jak to się mówi, czasami jest to walka z wiatrakami, bo samemu sobie nie można pomóc, a po prostu są sytuacje, że nawet osoby, które są wytrenowane w pomocy innym, szukają pomocy dla siebie w różnych sytuacjach i to jest bardzo ważne też. Także będzie wykład, ja widziałam, znaczy dostałam już wykład, jaki będzie, więc jest to naprawdę wykład, który każdy zrozumie. Będzie tłumaczony, ja będę tłumaczyła go oczywiście na język polski, ale jest takim językiem właśnie
zwyczajnym, nie bardzo medycznym, który ma bardzo duże słowa i bardzo długie, niezrozumiałe słowa, jest bardzo dostępny dla każdej osoby. Także zapraszam, czy są to osoby, które są już zdiagnozowane, czy osoby, które może przechodzą takie sytuacje i nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. My często mówimy, że o, ktoś ma mood swings, ktoś ma humory. Czasami trzeba zobaczyć, z czym to się wiąże. Tak. To może być dużo głębsza sytuacja niż tylko to, że jednego dnia mamy dobry humor, a drugiego nie. I warto jest skorzystać z pomocy lekarza. I warto jest skorzystać z grup wsparcia, jeśli taka jest możliwość. Także zachęcam bardzo wszystkich. Wykład będzie w czwartek, 11 o 7 wieczorem w Lutheran General Hospital w Park Ridge. 1875 Dempster i wykład odbywa się w budynku Parkside, który jest oczywiście częścią szpitala, w sali wykładowej Johnson Auditorium. Bardzo proszę o rejestrację, bo chciałabym wiedzieć mniej więcej, ile osób przyjdzie. Numer telefonu do mnie jest 847-723-0676. Co dalej w kalendarium wykładów? Adwokat Lutheran General, jakie inne jeszcze wiadomości? No i może jakieś życzenia dla naszych telewidzów? Oczywiście planuję już wykłady na rok następny. Poszukam nowych specjalistów, którzy będą mówić o różnych aspektach naszego zdrowia, bo zauważyłam, że jednak jest to bardzo ważne. Zaczęliśmy 2 lata temu, kiedy tam przyszłam do pracy i to było tak dość wolno się posuwało. Natomiast w tym roku stwierdzam, że jest naprawdę duża potrzeba. Ludzie chcą wiedzieć coś na temat swojego zdrowia. Ludzie chcą usłyszeć to od lekarza. Nie chcą słyszeć od, jak to się mówi, od koleżanki czy od znajomego, tylko chcą usłyszeć z ust lekarza. Więc na przykład przyszły rok na pewno też będą wykłady. Przynajmniej staram się 2 razy w miesiącu zrobić taki wykład. No a jakie moje życzenia? No tylko zdrowia. Chciałabym się z Państwem spotykać w szpitalu, ale na wykładach właśnie. Dokładnie. A niekoniecznie z pacjentami w szpitalu. Oczywiście nasz szpital jest jednym z najlepszych szpitali, więc Państwo znajdziecie tam pomoc w każdej sytuacji. Ale życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia, dużo pogody ducha, wesołych i rodzinnych świąt. Nawet jeśli rodzina to jest ta nasza przyszywana rodzina tutaj, czyli nasi znajomi. I wszystkiego dobrego w nowym roku. Małgorzata Cieślak, Polish Patient Navigator w szpitalu Advocate Lutheran General. My zachęcamy do skorzystania z czwartkowego wykładu poświęconego zdrowiu psychicznemu. W monitorze Pol Vision wracamy po krótkiej przerwie, a Pani i całemu personelowi szpitala życzymy zdrowych i spokojnych świąt. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 1030 AM zawsze z Tobą, w cyfrowej jakości. W samochodzie, w domu, uruchom aplikację Polskie Radio 1030 AM. Na wszystkich smartfonach i tabletach. I słuchaj nas wszędzie. Zawsze z Wami, 7 dni w tygodniu, na całym świecie. W aplikacji znajdziecie także najświeższe informacje oraz telefon do studia. Zainstaluj darmową aplikację Polskie Radio 1030 AM z Google Play, Apple Store lub Windows Store. W samochodzie, w domu, włącz Polskie Radio 1030 AM. Najlepsze koncerty, najnowsze sztuki i przedstawienia, najważniejsze wydarzenia i imprezy, najwięcej ofert kulturalnych w mieście. Bilety.com. Wybierz imprezę, kup bilety, baw się dobrze. Bilety.com. What if a home phone could also be a smartphone? And what if that home phone could save you money on your home and wireless bill at the same time? With Xfinity Voice, you get amazing technology like readable voicemail on your smartphone, caller ID on your TV, and even text messaging, all for a low price. Start saving with unlimited nationwide talk and text and switch to Xfinity Voice for just $19.99 a month for 12 months. Call 1-800-XFINITY today. Witajcie! Oto specjalna wiadomość z Polameru odnośnie wysyłki paczek lotniczych. Jeszcze zdążysz wysłać paczkę na święta. Przyjmujemy paczki lotnicze do 11 grudnia. Tylko $2.39 za funt. Z dostawą na święta Bożego Narodzenia. Pamiętaj, 11 grudnia to już ostateczny termin wysyłki paczek lotniczych. Polamer 773-685-8222. Wyślij mu pieniądze przez US Money Express. Nie, podam przez Kazika. W Warszawie jestem do Czwaru, potem Poznań, Płock, nie przejdzie do Szczecina. Ale tato mieszka w Tarnowie. O, ma dobre połączenie. Można o wiele prościej. Przez US Money Express gotówka dostarczana jest do domu odbiorcy w ciągu 3 dni.
Sprawdzamy teraz cenę waluty amerykańskiej w Polsce za 1 dolara. Narodowy Bank Polski płacił dziś 3 zł i 37 groszy. Sponsorem programu jest US Money Express. Łatwe, tanie wysyłanie, odbiór dolarów w banku lub złotówek na poczcie. Sprawdzamy teraz prognozę pogody na najbliższe dni. Środa zapowiada się słonecznie. Termometry wskażą w ciągu dnia 34 stopnie Fahrenheita. W nocy temperatura spadnie do 25 stopni. Czwartek i piątek słonecznie z temperaturą do 39 stopni w piątek. Weekend jeszcze cieplejszy. Synoptycy na sobotę przewidują 45 stopni Fahrenheita, w niedzielę 46 stopni, ale pochmurno. Już za chwilę najważniejsze wiadomości sportowe dnia. Polskie szczypiornistki w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy przegrały dziś ze współgospodyniami Mistrzostw Węgierkami 23-29. Z grupy A awans do drugiej rundy już zapewniły sobie Hiszpanki. Polki, by myśleć o kolejnej fazie Mistrzostw, muszą w czwartek pokonać Rosjanki. W NHL chicagowscy Blackhawks już z Patrickiem Sharpem grają na wyjeździe z New Jersey Devils. Koszykarze pauzują do jutra, wtedy to w United Center podejmą Brooklyn Nets. Środowi rywale Bulls polegli wczoraj we własnej hali. Przebywająca z wizytą w Stanach Zjednoczonych brytyjska para książęca była świadkiem wygranej Cleveland z Brooklyn Nets 110-88. Następca brytyjskiego tronu, książę William i księżna Kate, mieli okazję obserwować na parkiecie LeBrona Jamesa. Uznawany za najlepszego koszykarza świata, gracz nie zawiódł niecodziennych gości i dał dobry występ, prowadząc swój team do 7 wygranej z rzędu. To, że w nawale tylu obowiązków i napiętego harmonogramu spotkań znaleźli czas na oglądanie naszego sportu, wiele dla mnie znaczy. Przynieśli nam szczęście. Książę William z księżną Kate dołączyli do publiczności w trakcie meczu podczas trzeciej kwarty. Przywitała ich owacja kibiców. Po meczu James przywitał się z wyjątkowymi gośćmi i wręczył im prezenty, m.in. koszulki Cleveland Cavaliers. Dałem im prezent i podziękowałem za wizytę w Ameryce i obejrzenie naszego spotkania. Oczywiście to była tylko jedna z wielu rzeczy, które mają do zrobienia. Byli wcześniej w Białym Domu, więc tym bardziej miło, że znaleźli czas dla nas. To był ich pierwszy w życiu mecz koszykówki na żywo. Czuję się więc tym bardziej zaszczycony, że do oglądania wybrali akurat mnie i mój zespół. Po meczu brytyjska para książęca spotkała się m.in. z komisarzem NBA Adamem Silverem oraz byłym graczem Dikembe Mutombo, który obecnie jest zaangażowany w walkę z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami. Ruszyła ostatnia kolejka fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Spójrzmy na wyniki wtorkowych spotkań. Z grupy A do 1/8 finału awansował Juventus i Atletico. Mistrzowie Włoch bezbramkowo zremisowali u siebie z Atletico. W drugim meczu tej grupy Olympiakos pokonał Malmę 4-2. Za burtą Ligi Mistrzów piłkarze Liverpoolu zremisowali na własnym stadionie z FC Basel 1-1 i to Szwajcarzy zagrają w 1/8 finału. Real, który już wcześniej zapewnił sobie awans, pokonał Ludogorets Razgrad 4-0 i z kompletem zwycięstw wygrał grupę. W grupie C Benfica bezbramkowo zremisowała z Bayerem Leverkusen, a Monaco pokonało Zenit 2-0. W kolejnej fazie tych rozgrywek zagrają Monaco i Bayer. I w meczach grupy D Borussia Dortmund zremisowała u siebie z Anderlechtem 1-1, a Galatasaray przegrało z Arsenalem 1-4. Z tej grupy w 1/8 finału Ligi Mistrzów zagrają Borussia i Arsenal. Dokończenie spotkań fazy grupowej tych rozgrywek już jutro.
A dziś to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w imieniu całej ekipy Polvision. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie jutro o stałej porze. Jutro w monitorze spotka się z Państwem Sergiusz Zgrzębski. Ja tymczasem żegnam się, życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia. Czasami czuję, że smutno mi znów. Zatracam wiarę i brak mi tchu. Codziennie walczę o swoje, o tak. Biegnę do przodu, choć sił mi brak. Mój mały anioł odwiedził mnie znów. Szepnął dwa słowa: jestem tu, mój mały anioł. Czasami myślę, by zerwać już z tym, uciec daleko, w oddali żyć, zostawić wszystko, wyjść z domu od tak, wyrzucić klucze, odnaleźć swój świat. Mój mały anioł odwiedził mnie znów, szepnął dwa słowa: jestem tu, mój mały anioł. To jesteś ty, dziś zapominam świat cały zły. I choć zwątpienie często puka.